Zosia, płacz, a Zosia ją ucieszy. Nie płacz, Zosiu, powoli nauczysz się wszystkiego. Nie będziesz kaleczyła się z scyzorykiem, nie będziesz robiła kleksów ze szycie, nie będziesz łamała stalówki. Wszyscyśmy w kierowniku powiedzieli, że ta nasza Tosia to jest za dobra. O tym, jak to z porządkiem było, ale dobrze się skończyło. Oj, co to było? Co to było? Przecież? Tajemnica? Dobrze. Oj, co to było? Co to było? Pani pod koniec lekcji sprawdzała porządek w klasie. Otworzyła pani nasz piórnik i zawołała. Tosiu, ja myślałam, że ty jesteś porządna dziewczynka, a tu scyzoryk wyszczerbiony, stalówka złamana, ołówek pogryziony, a gumna myszka i cały piórnik powalany atramentem. To dopiero ładny porządek. Tosia stała ze spuszczoną głową i ani słówka nie powiedziała. Ja zerwałem się, zacząłem machać rękami i chciałem krzyczeć, że Tosia nic nie winna, że to Zosia tak nas poniszczyła, że Tosia o nas dba, że dawniej u nas w piórniku było czyściutkie jak w szkolnicy. Chciałem to wszystko powiedzieć, ale nic nie powiedziałem. Nie mogę być skarżypytą, zresztą mam taki cichy, plastelinowy głosik, że pani nigdy z pewnością nie usłyszała. Gdy wyjrzałem z piórnika na Zosię, krzyknąłem jak tylko mogłem najgłośniej i najgrubiej. Zosiu, czy ci nie wstyd? A Zosia siedziała czerwona jak burak i patrzyła w ławkę. Wydaje się, że jej było wstyd. Dalej nie wiem, co się stało, bo Tosia zamknęła piórnik, ale scyzoryk podważył troszeczkę wieczko i znowu zacząłem wyglądać. Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto z serca, prawa nóżka.